Trzeci tydzień walki z depresją, wypalenie zawodowe. Sporo o tym wiemy, ale wiele z nas, wiele osób nie przyznaje się do tego, że ma problem, a można o nim mówić. Depresja poporodowa, prawie temat tabu. Tym bardziej należy o tym mówić. Miałam okazję rozmawiać z kobietami, które mogłyby się załamać, mogłyby popaść w depresję, a pokazały, że są silne. Wstępna diagnoza, białaczka limfoblastyczna. To był piątek, sobota rano, 7:00. 16 lat, stanął i się z nami żegnał. Zadajemy sobie pytanie, czy warto o ten związek walczyć? To jako terapeuta, jako doradca rodzinny, ale też jako żona i mama, odpowiem, że tak, o każdy związek warto walczyć. Bardzo ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że dziecko ma inne możliwości, też dotyczące rozumienia pewnych sytuacji, dotyczące hamowania pewnych swoich reakcji emocjonalnych, niż osoba dorosła.